140 zł, to jest wymiar 80x120. Tutaj taki delikatny, brudny róż i szary, który fajniejszy. A te też są na promce? Nie. 4 deszki. Okej. No i poduchy. To może być nowość. 17 zł. Taki wzór, ewentualnie za 2 deszki. Coś takiego. Dwie stołeczki. Z tym właśnie misiem, o którym mówiłam. 8 deszek. A ja myślałam o tych tutaj poduszkach, nie? Ale nie ma, ale są za to stołeczki. Dobra. O, tu jakieś stoliczki. Za 8 deszek. Okej. Okay. Te znamy. Do przypomnienia cena 35. I czy to, ten puf będzie nowością? Nie wiem, 6 deszek jak coś. I te stoliczki znamy. Dobra, idziemy dalej. W temacie pościeli. Ta jest fajna, ale już jej pokazywałam, także nie będę wyciągać. Kolorystycznie najbardziej. Taka żywa zieleń. A reszta? Reszta jest nam znana. Może tutaj jest nowy wzór. No, jest nawet nowość. Podają 140 na 200, 70 na 80. Jedna poduszka 100% bawełna. 70 zł. Ok. A to 50 zł. To jest z kołdra? Tak. Jak coś to sobie zastopujecie. Ładny kosz. 40 zł. Zobaczcie. No. Oj, tutaj jeszcze coś w ogóle. Co to jest? Aha, te składane. Te 30 zł. To jest podgląd na wymiar jak coś. To jest tylko w jednym wymiarze? Tak, dobra. Kolejna nowość. Tak, tak. A cena? 30 zł. Nie wiem, tamten fajniejszy. Tutaj też coś nowego. 17. Okay. Patrzę jeszcze na ten puf, ale fajnie się prezentuje. Nie wiem, czy to jest nowość. 120 zł. Ten tutaj z tym frędzlem. No nie? Ten szary też w cenie 120 zł. No, ten bardziej. Koce, kocyki, jak to w Pepko. Nigdy nie zawodzą. Zobaczcie, jaki wybór kolorystyczny. O, i tu widzę, ten kolorek na pewno jest nowością, ale ładny, taki żółciutki kurczaczek, słuchajcie, już po święta wielkanocne. I to jest cena 40 zł, 150 na 200. Fajne. Zobaczcie. I jeszcze takie kolorki jak coś. Tutaj taki włochacz, 70 zł, 160 na 200. No to chyba było już. O, tu jest dobre, mam nowość. 40 zł. Ale ładny, jaki miły w dotyku. Ładny kolor. Zobaczcie. Mega. Wymiar? Jezus, nie widzę. 130 na 170. Jeden jedyny. No, prezentuje się niesamowicie, także nie dziwię się, że został jeden. Okej. Okay. Idziemy dalej. A tutaj jeszcze są jakieś fajne. A nie, to są te do zawieszenia. Dobra, myślałam, że są chodniczki. To ja już je pokazywałam jak coś. A w temacie firan. To może być nowość. 70 zł, 135, 260, dwie sztuki jak coś pakowane. Ewentualnie coś takiego. I jeszcze taki wzór. No, kropeczki znamy. Do przypomnienia cena 40 zł. Ok. A to? Zasłony. Nowość na pewno. 140 na 300. To jest biel. Taka troszeczkę taka brudna biel.
100 zł. No nie wiem, nie jestem przekonana. Okej, okay. Tutaj jeszcze coś widzę nowego. 50 zł, 140 na 260. Okej, okay. No i te sznury wróciły. 15 zł. Mhm. Coś takiego. Dobra, tu jeszcze jest jakaś nowość. Aha, czyli co? To będzie nowość. Chyba tak. 70 zł, 140 na 200. Z jedną podłużką 70 na 80. Są kołdry i poduszki. 70 na 80. Poduchy ile? 35 zł. Jest nowość jeszcze. Zobaczcie, jaki fajny kolor. Jakie róże. Bardzo podobne do wzoru z IKEA. No. Co myślicie? 80 zł. Pamiętam, jak tutaj byłam, to dział kosmetyczny był mocno rozbudowany, teraz widzę, że troszeczkę nawet mocno go zmniejszyli, czyli jednak pepko, jeżeli chodzi o dział kosmetyczny, nie ma wzięcia, ale fajne paletki się pojawiły, zobaczcie. 25 zł, nie będę wyciągać. Wisienka, stokrotka, nie wiem, co to znaczy, jak wiecie, to piszcie. Okej. Okay. Coś na mega promce. Nie widzę, ale są nowości. Gliskur, odżywka do włosów za dyszkę, szampon za 13. Okej. Okay. I coś tu się jeszcze pojawiło. Jakiś sensual żel pod prysznic, również za dyszkę. I to jest... Ile mililitrów z Joanny? Nie wiem, nie widzę. Okej. Okay. W temacie ręczników te się mega fajnie prezentują, ale chociaż ja nie przepadam z takim kolorem. Do przypomnienia cena 70 na 130 20 zł. Dyszka i 3 zł te malutkie, te ciupinki takie. 30 na 50. O, tu jest coś, co to jest? O, i to jest fajne, to jest ręcznik, co to jest? Cena 40 zł. Okej. Okay. 70 na 140. I chyba czarny kolor doszedł, co? Nie było chyba czarnych. Nie wiem, jakoś tak nie kojarzę. Były czarne ręczniki w Pepco? Dobra, przemysł na kubeczki. Ala. Tu nie widzę takiego z nowości. No, musimy trochę zaczekać na nowości.